A bardzo dobrze go wspominam. A ja wspominam go bardzo dobrze. Nie, no zagrałyśmy tam bardzo dobre spotkanie. Wygrałyśmy 3-0, ale zdajemy sobie sprawę, że jutro ten mecz będzie o wiele cięższy, bo myślę, że Serbki się troszeczkę tam rozegrały w tej Lidze Mistrzyń. Z nami grały pierwszy mecz, więc też dla nich na pewno to była jakaś większa presja. No i szykujemy się na trudne spotkanie. My wiemy, że musimy wygrać, jeżeli chcemy dalej być w grze, musimy wygrać za 3 punkty i to się dla nas liczy, a reszta jakby już jest niezależna od nas, więc my musimy zrobić to, co możemy, żeby awansować jakby dalej, no a reszta meczu jak się ułoży, to zobaczymy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli. Ale dobry, bo... Nie, myślę, że jest to bardzo dobry trener. Miałam okazję się z nim spotkać po przeciwnej stronie siatki. Na pewno jest to szkoła włoska, więc będzie robił wszystko, żeby nas dobrze poukładać. Na pewno będziemy ciężko trenować i jesteśmy na to przygotowane. Miałyśmy się okazję dzisiaj spotkać z trenerem na chwilę, dosłownie na 5 minut, bo chyba był prosto po podróży, więc przyjechał, przywitał się z nami, pożyczył nam powodzenia. Wiemy, że jutro będzie, ale zacznie z nami treningi dopiero po meczu z Rumą.